W systemach chłodniczych od wielu lat dzieją się interesujące rzeczy. Producenci, dostawcy systemów chłodniczych skupiają się na maksymalizacji sprawności energetycznych instalacji. My mamy w swoim zakresie, w swojej ofercie instalacje chłodnicze, które spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące energochłonności, sprawności, no i oczywiście tego, żeby te systemy były ekologiczne. Między innymi naszym głównym popisowym instalacją są systemy wodne całoroczne, które w naszych warunkach są odporne na zamrażanie. To jest jeden z typów instalacji, które proponujemy. Skupiamy się również na tym, żeby odzyskiwać ciepło, które odbieramy od maszyn produkcyjnych, przekazywać je do ogrzewania. To jest bardzo interesujące rozwiązanie dla klientów. Przyszłość przyniesie bardzo interesujące rozwiązania związane z modernizacją chłodniczą maszyn. Regulacje unijne, europejskie zmuszają producentów do wycofywania najbardziej uciążliwych, nieekologicznych czynników chłodniczych. Trzeba się do tego dostosować, także jest również sporo wyzwań w przyszłości. Jesteśmy przedstawicielem firmy Piovan, która oprócz tego, że spełnia te kwestie, o których mówiłem przedtem, to specjalizuje się w chłodzeniu konkretnych rozwiązań w przetwórstwie tworzyw sztucznych, czyli wtrysk, rozdmuch, no i jeden z trudniejszych procesów do wychłodzenia, czyli produkcja PET, zarówno preformy, jak i wtrysk z rozdmuchem. Proponujemy na przykład bardzo ciekawe rozwiązanie z termochłodnicami stanowiskowymi, które to są małe urządzenia, które oprócz tego, że chłodzą proces, również go termostatują. Jest pełna gama urządzeń, agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem. No i takim najnowszym, awangardowym rozwiązaniem są agregaty chłodzone wodą z płynną regulacją wydajności, sprężarek za pomocą falowników. To jest w tej chwili taki najbardziej awangardowy, nowoczesny trend w chłodnictwie.